I ponownie jesteśmy, drodzy Państwo, miesiąc liderów przemysłu, konferencja, która jest tak pomyślana i tak przygotowana, aby każdego dnia tą pierwszą część kończyła sesja Q&A, w której ja będę zadawał pytania naszym prelegentom, pytania, które Państwo zadali, wykorzystując czat, który do Państwa dyspozycji oddajemy. Najpierw jednak przedstawię moich i Państwa gości. Małgorzata Jarmoc-Hecht, ponownie witam. Krzysztof Ogonowski, jest z nami także pani Zuzanna Piasecka oraz Wioletta Reimer. I proszę Państwa, po kolei pytania są, myślę, takie wybrałem spośród wielu pytań, które pojawiły się na czacie, że każdy z Państwa coś ma do powiedzenia tutaj w tym temacie, więc chciałem zacząć od tak po kolei, jak Państwo dziś prezentację nam pokazywali, prezentowali. Pani Małgorzata Jarmoc-Hecht, poproszę o pierwszą, jako pierwszą do odpowiedzi. A pytanie: jak podchodzić do osób, które są typowymi blokerami w przepływie informacji w przypadku, gdy mają oni wysokie stanowiska w organizacji? Więc ja bym odpowiedziała w ten sposób, że znaczy ja z jednej strony lubię pytania, a z drugiej strony potrzebne mi są dodatkowe informacje, żeby rzeczywiście odpowiedzieć tak satysfakcjonująco dla zadającego pytania. To jest taka, można powiedzieć, ogólnie postawiony jest problem, ogólne, prawda? I problem jest ogólny, ale myślę, że możemy spróbować tutaj. Dobrze. Bez dobrze. Konkretów. No tak. Właśnie bardziej chodzi mi o to, znaczy tutaj takie pojawia mi się pytanie, po pierwsze, jaki jest, można powiedzieć, system w tej organizacji, który utrudnia przepływ informacji, bo pewne rzeczy można rozwiązać nie tyle indywidualnie czy personalnie, co po prostu systemowo, więc wydaje mi się, że tutaj można nad tym popracować, ale rozumiem też, że może być system i można ten system jakoś tam omijać, prawda? Tym bardziej, że to dotyczy osoby, która jest wyżej postawiona w strukturze, aniżeli osoba pytająca. Więc no tutaj warto się zorientować może, jakie są motywy tego blokowania, prawda? I ewentualnie tutaj coś z tym robić. A motywów blokowania jest naprawdę bardzo dużo. Może ktoś tutaj z Państwa się od tego odniesie. Dobrze, to poproszę, może umówmy się tak, że będziemy po prostu w prawo, pan Krzysztof Ogonowski. Znaczy, no ja myślę, że rzeczywiście bardzo, bardzo słusznie, to jest zawsze kontekstowe. Mogą być różne przyczyny. Ja sobie przypominam na przykład po prostu brak czasu na przekazanie informacji, albo osoby decyzyjne mówią, ale ja nie mam tak naprawdę takiego pakietu, który mogę przekazać mojemu zespołowi, bo to, co mam, nie pasuje do nas. W związku z tym proszę dajcie mi coś lepszego, jak tego nie mam, to tego nie biorę i nie mówię dalej, ale oczywiście to zakłada dobrą wolę. Jeśli tej dobrej woli nie ma, no to można powiedzieć, że na przykład ktoś się nie zgadza z danym projektem, z danym zadaniem, w związku z tym po prostu unika jego realizacji, nie chce angażować w to swoich ludzi, nie chce angażować w to swojej reputacji. W związku z tym w takiej sytuacji trzeba znaleźć po prostu osobę odpowiednio umocowaną, która może ten impas gdzieś przepracować, nawet nie chcę powiedzieć przełamać. Też często się zdarza w organizacjach, że menedżerowie wysokiego szczebla mają sprzeczne cele. Tak z natury rzeczy. Jeden na przykład ma iść do przodu, a drugi ma ograniczać ryzyka. No i teraz pytanie, który bardziej ma rację. W związku z tym czasami trzeba po prostu uwspólnić cele i dopiero wtedy można pójść do przodu. Natomiast generalnie z reguły jest jakiś ważny powód i tu się zupełnie zgadzam. Trzeba ten powód zrozumieć i my się często w takich sytuacjach zatrzymujemy raczej na symptomach, a nie na przyczynach. Bardzo dziękuję i pani Wioletta Reimer. Czy ja mam takie wrażenie, jak przynajmniej z naszych doświadczeń przy okazji właśnie budowania strategii ESG, że czasami to jest po prostu brak wiedzy, tak? Że dlatego na przykład my, nasz proces budowania w ogóle strategii i jakby tworzenia ESG w ramach naszej organizacji rozpoczęliśmy od przekazywania tej wiedzy, tak? Właśnie od analizy trendów i tak dalej, żeby po prostu potem tą wiedzę i przekazać zarówno zarządowi, jak również takim kluczowym obszarom, kluczowej kadrze menedżerskiej w ramach poszczególnych obszarów. Drugim takim etapem to było właśnie na przykład powstanie Rady do spraw ESG, która, tak jak wspomniałam, składa się z
osób z kilkunastu obszarów, w tym dwóch członków zarządu. Jak gdyby to jest takie ciało doradcze dla zarządu w wielu różnych kwestiach, więc wszystkie takie kwestie sporne, one są po prostu dyskutowane wcześniej właśnie w ramach tego, w tej rady. No i potem opinia, właśnie rekomendacja idzie dalej właśnie do zarządu. I to już jest taka rekomendacja, która wypracowana jest w ramach takiego szerszego grona, mówię, kluczowej kadry menedżerskiej. Także to był taki nasz pomysł, jak podejść właśnie do tego tematu. Bardzo dziękuję i pani Zuzanna Piasecka. Czy ja usłyszałam z pytania, że tu chodzi o jakiegoś blokera, który tak ewidentnie nie przekazuje informacji. No to jest pytanie, jakie te informacje są i czego one dotyczą, bo kanałów komunikacyjnych mamy wiele i to też od organizacji zależy, jakie komunikaty przekazujemy w dół i można zobligować kadrę menedżerską do tego, żeby przeprowadziła jakąś kaskadę komunikacyjną i tego przypilnować. Można równolegle puścić jakiś streaming, można równolegle zrobić komunikację mailową, można coś umieścić w intranecie. Myślę, że tutaj form jest wiele. Ja bym sobie zadała pytanie, co to są za informacje, które są blokowane, bo tak jak mówiliście, no, może być wiele przyczyn. Mogą być to różnego rodzaju komunikaty, które nie powinny gdzieś trafić niżej, ale zakładam, że skoro gdzieś trafiają do pracowników, to jest wiedza powszechna i powinna być skaskadowana w dół. Dobrze wiemy, że to jest około 5% takich informacji, które zachowujemy tylko i wyłącznie dla siebie. To jest tylko kwestia czasu, co i kiedy mamy przekazać, więc trudno się odnieść też do tego pytania. Myślę, że osoba, która je zadała, ma konkretnie coś z tyłu głowy na myśli, czegoś doświadczyła. No mogę powiedzieć, że wiedza to władza i może ktoś wykorzystuje w ten sposób swoją władzę, nie chcąc się czymś podzielić, nie chcąc czegoś przekazać, może się czegoś boi, ale tak jak wspomniałam wcześniej, no przyczyn może być wiele. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, jak uniknąć zmiany organizacji na gorsze? Może teraz zacznijmy od pani dyrektor. Zmiany organizacji na gorsze? Mhm. Dobre pytanie, no można nie komunikować nic. Można z ludźmi nie nawiązywać relacji, można się zamknąć w pokoju, nie otwierać drzwi, nie mieć czasu dla ludzi. To mi przyszło do głowy, to najprostsza taka rzecz. No zamknąć się w pokoju i nie wychodzić do ludzi, tak? Spowodować taką sytuację, że ludzie żyją w strachu, w niewiedzy, że jest stosowany mobbing, jakieś unikanie. No, czynników może być wiele, to czynniki kulturowe. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Mi wydaje się, że takim kluczowym czynnikiem zawsze jest komunikacja, tak? Jeżeli komunikujemy się, jeżeli omawiamy nawet tematy trudne, a wiadomo, że w każdej organizacji, w ramach każdego obszaru są tematy trudne albo dyskusyjne, albo jest właśnie tak zwany bloker, który ma trochę inne stanowisko w jakiejś sprawie, no to najważniejsze, żeby to po prostu przedyskutować i no jak gdyby w szerszym gronie próbować wybrać najlepsze rozwiązanie, przynajmniej no, my staramy się tak działać. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja myślę sobie o dwóch takich sytuacjach, z którymi się spotkałem. Pierwsza to jest faktycznie zmiana, która potencjalnie może być na gorsze, to znaczy na przykład zmiana, która jest niedopracowana, gdzie z poziomu, z pewnej strategii widać, że jest to dobry kierunek, ale z poziomu wykonania potem jest to katastrofa i pewnie często państwo w takich projektach też uczestniczyliście, gdzie po prostu rozwiązanie było nieadekwatne do sytuacji, niedobrze dobrane, niesprawdzone w terenie i na przykład powodowało potem po wdrożeniu problemy w pracy z klientami, czy z klientami wewnętrznymi, czy powodowało na przykład frustrację, odejścia ludzi, psuło proces, więc rzeczywiście, żeby takich błędów uniknąć, no to warto po prostu zaangażować do etapu tworzenia właśnie osoby, to troszeczkę tak jak pani mówiła, zaangażować osoby, które znają po prostu dane procesy. Wszystko jedno, czy to jest administracja, czy to jest sektor publiczny, firmy, czy to jest sektor prywatny, to po prostu warto pytać ludzi, którzy mają potem do czynienia na końcu z tymi problemami, które teoretycznie ma dana zmiana rozwiązać. Natomiast druga sytuacja, która mi przychodzi na myśl, która mi się też przypomina, pamiętam w jednej z firm państwowych, która została sprywatyzowana, zajmowałem się reorganizacją po przejęciu firmy przez zagranicznego inwestora. I pamiętam rozmowę z jednym z kierowników technicznych, który mówił: tylko błagam, nie zmieniajcie struktury organizacyjnej, bo to już po prostu u nas ze trzy razy było w ciągu ostatnich 5 lat.
A tak naprawdę de facto ta zmiana struktury była potrzebna, bo firma była ułożona bardzo silosowo, będziemy o tym mówić chwilę później. I na przykład na końcu efekt biznesowy był taki, że ktoś był odpowiedzialny za planowanie remontu urządzeń, ktoś był odpowiedzialny za sam remont, a potem ktoś był odpowiedzialny za eksploatację, no ale urządzenia się psuły, nie można było ich eksploatować, bo nikt nie był odpowiedzialny za całość. W związku z tym chodziło o to, żeby stworzyć taką organizację, która sprawi na końcu, że ta firma jako całość będzie skutecznie działała i efektywnie, i po prostu ludzie, którzy byli w to zaangażowani, nie rozumieli, że żeby poprawić coś na wyższym poziomie i żeby zmienić coś na lepsze w skali całej firmy, trzeba utrudnić im trochę działanie, trzeba ich wyrwać ze strefy komfortu. W związku z tym w takiej sytuacji faktycznie kluczowe jest, żeby ludzie zrozumieli, po co jest ta zmiana, dlaczego ona jest niezbędna, i też żeby zrozumieli konsekwencje niewdrożenia tej zmiany. I wtedy to na gorsze tak naprawdę zniknie, bo w percepcji ludzi jest na gorsze to, co jest tu i teraz i dotyczy stanu obecnego, natomiast oni nie patrzą, że stan obecny trzeba po prostu zmienić, żeby firma uniknęła na przykład w przyszłości jakichś kłopotów, czy organizacja mogła sprawniej realizować swoje działania w zmieniających się warunkach. Bardzo dziękuję. Do tego, co Państwo powiedzieli, już nie będę powtarzać, to tutaj padło, ale ja bym jeszcze dodała, i to ma związek z moim wystąpieniem porannym, uciszanie sygnalistów. No, są tacy, którzy widzą, że można coś, jest jakiś kłopot, dobrze by było się temu przyjrzeć. Uciszanie sygnalistów jest, myślę, niezłym strzałem w kolano. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. I kolejne pytanie. Na jakim szczeblu inwestycje w ludzi są najbardziej efektywne? Zacznijmy od pani. Na jakim szczeblu inwestycje w ludzi są najbardziej efektywne, państwo zdaniem? Ja muszę się zastanowić. Dobrze, to dajemy czas. W takim razie zaczniemy tutaj od pani dyrektor. Może zacznę, skoro jestem z HR-u. To odniosę się do tego, co mówi literatura, tak, że no zainwestujcie w tych, którzy są w stanie transformować organizację. To nigdy nie będzie 100% pracowników. Natomiast no warto też mieć jakąś ofertę dla wszystkich. No gdzieś potrzebujemy równać poziom. I teraz w zależności od tego, jakimi środkami dysponuje dana organizacja, to na pewno warto zadbać o tych najlepszych. To jest te 5%, o których się mówi średnio, talenty, ale przede wszystkim słuchajcie, też kadra menedżerska, bo to, kto transformuje organizację, kto ją przenosi o lata świetne do przodu, to są liderzy. Teraz dobra inwestycja w liderów, i to na każdym poziomie, od zarządu przez dyrektorów zarządzających, dyrektorów departamentów, no każdy z nas pewnie pracuje w innej strukturze organizacyjnej, ale ona jest kluczowa, bo to oni są agentami zmiany później. I talenty. Talenty i liderzy, oni przenoszą organizację o lata świetne do przodu. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor. Ja myślę, że nic nowego nie powiem, bo pani już wspomniała o talentach, że warto właśnie szukać w ramach organizacji talentów i warto też w ogóle na rynku szukać tych talentów i próbować te talenty przyciągnąć do danej organizacji, więc to na pewno jest ważne. Warto też, wydaje mi się, że szukać takie osoby najbardziej kreatywne w ramach organizacji, tak? Może to nie są już tak zwane młode talenty, tylko właśnie osoby, które często długie lata są związane z organizacją, ale które też mają ten potencjał, tak? Bo często zapomina się właśnie przy okazji awansów różnego rodzaju, że no wewnątrz organizacji też jest potencjał, na przykład, żeby ktoś został menadżerem, dyrektorem, czy też nawet prezesem, tak? Żeby właśnie jakieś tutaj procedury w zakresie właśnie awansu wewnętrznego również w ramach organizacji funkcjonowały. Kadrę menadżerską zawsze najłatwiej jest szkolić, oni chyba jak gdyby są najbardziej aktywni, jeśli chodzi o szkolenia, o uczestnictwo też w różnego rodzaju konferencjach i wydarzeniach, więc wydaje mi się, że tutaj akurat jeśli chodzi o dostęp do wiedzy i możliwość właśnie rozwoju, to chyba to wygląda najlepiej. Bardzo dziękuję. To ja bym jeszcze dodała do tych agentów, jest nawet samo słowo agent jest akronimem takich elementów, które są niezbędne do tego, żeby stwierdzić moim zdaniem, czy ktoś warto inwestować, czy nie. A to jest ten ktoś powinien posiadać ambicje, G, gniew, czyli niezgodę na to, co jest, E, entuzjazm, N, nonkonformizm, to znaczy angażuje się dlatego, że tak czuje, i ten talent, który jest potrzebny, ale te cztery pierwsze elementy, myślę, też są kluczowe. Bardzo dziękuję. Dodałbym, że
może nie tylko nawet pytanie jest, w kogo warto przede wszystkim inwestować, ale w jakim zakresie, bo zawsze mamy ograniczone środki, tak jak to historycy mówią, nie ma takiej armii, która by miała tyle wojska, ile by chciała, zawsze jest za mało i tyle zasobów. W związku z tym na przykład powiedziałbym, ci, którzy mogą najwięcej dobrego zrobić, przekładając to na innych, sponsorzy zmiany, ci, którzy są decyzyjni. I znowu, nie wszystko, to znaczy na przykład, żeby mieli świadomość, jaka jest ich rola i ich wpływ na organizację i wiedzieli, kogo mają dalej uruchomić. I potem rzeczywiście, a propos tych agentów zmiany, mi się przypomina jeden projekt, gdzie szukaliśmy ludzi takich nawet w polskim, powiedzmy w polskiej kulturze słowo ambasador lepiej się troszeczkę kojarzy, bo agent jest czasami, teraz może już nie aż tak bardzo, ale rzeczywiście jest to takie słowo, które nie zawsze tylko pozytywnie. Natomiast... Tak, no właśnie, czasami dokładnie. Oczywiście poza tym przesympatycznym i bardzo tak dobitnie, pozytywnie brzmiącym akronimem, ale właśnie, szukaliśmy osób, które mogą mieć przełożenie na organizację i jest taka zresztą nawet koncepcja, matematycy to rozwinęli, analiza sieci organizacyjnych, która mówi, że trzeba wyszukiwać osoby, które po pierwsze są dobrze skomunikowane z innymi osobami w organizacji, czyli na przykład na pytanie kolegów, do kogo idziesz, jak chcesz się dowiedzieć, co się dzieje w firmie, to wskazują, do tego idę. Plus druga sprawa, osoby, które są uważane za autorytet merytoryczny. Kiedy chcesz się czegoś dowiedzieć albo chcesz się poradzić, jak coś zrobić, to do kogo idziesz. Jeżeli mamy takie osoby wyłowione, to te osoby, można powiedzieć, są takimi hubami informacyjnymi i komunikacyjnymi z doskonałym autorytetem, więc na przykład w te osoby bardzo warto inwestować w zmianie, ale znowu, w jakim zakresie? Tych osób raczej nie zawsze takie osoby z entuzjazmem trzeba przekonywać do tej zmiany, tylko bardziej dawać im na przykład wiedzę i narzędzia, jak mogą się dalej tym dzielić. A z kolei na przykład kierowników średniego szczebla, bo to uważam jest bardzo niedoceniona grupa. Myślę, że gdyby w wojsku, w armii tak wychowywano sierżantów i kaprali, czy uczono, jak się ich przygotowuje w organizacjach, jak się przygotowuje kierowników, to te armie by po prostu ginęły w pierwszym momencie boju. To raczej w odwrotną stronę powiedziałbym, my powinniśmy przygotowywać menedżerów naszych tak jak Grom przygotowuje swoich po prostu szefów sekcji, szefów oddziałów bojowych i przygotowywać ich rzeczywiście w zakresie leadershipu, czyli znowu zawęzić pewien obszar tego rozwoju, bo inaczej oni po prostu nie będą w stanie prowadzić właściwie swoich ludzi. Na przykład bardzo często traci się, uważam, czas na merytorycznych szkoleniach dla menedżerów versus nie docenia się, nie doważa się właśnie tego leadershipowego. Dowcip tutaj mi się przypomina, mówi szef finansowy do prezesa: prezesie, te szkolenia strasznie drogo kosztują, co będzie, jak my tych ludzi wyszkolimy, a oni sobie odejdą. A prezes mówi, a co będzie, jak ich nie wyszkolimy i zostaną. Kolejne pytanie. Otwartość komunikacji na wszystkich szczeblach organizacji. Jak do niej doprowadzić? Myślę, że to pytanie jest takie pokrewne do tego pierwszego, a mianowicie, jak spowodować, żeby był przepływ. Ono nawet pojawiło się po tym pierwszym, to uchylę tutaj rąbkę tajemnicy. Jak spowodować? Ja myślę, że zanim zaczniemy się przyglądać personie, kto blokuje, warto stworzyć system, który umożliwia ten przepływ. I zresztą po tym pierwszym raporcie Komisji Śledczej, która została powołana po katastrofie Challengera, w tym raporcie stało, że jakie należy podjąć działania, żeby udrożnić ten przepływ informacji. I niestety katastrofa Kolumbii 17 lat później i nowa komisja śledcza, która została powołana do wyjaśnienia tej katastrofy, wykazały, że nic się w tej kwestii w NASA niestety nie zmieniło. Więc dyrektywy dyrektywami, a życie swoją drogą. Myślę, że tutaj właśnie pytanie, co jeszcze jest potrzebne, żeby taki system powstał. Znowu kontekstowo faktycznie, bo bardzo kontekstowe pytanie. Przypominam sobie, w jednej organizacji pracowaliśmy nad transformacją. Zarząd chciał ogłosić na dużym spotkaniu, jak to się mówi, kick-off, co będzie przedmiotem transformacji, ale kilku członków zarządu miało bardzo poważne zastrzeżenia co do tego, czy oni są w ogóle do tego gotowi. Z jakiego powodu? Otóż próbowali wdrożyć kilka lat wcześniej pewną część projektu z tej transformacji nieskutecznie i stwierdzili, że skoro im się tamto nie powiodło, to prawdopodobnie im się nie powiedzie coś dużo większego, jeśli nie zmienią podejścia i zastanawiali się, co zmienić w tym podejściu. W związku z tym zaproponowałem, w takim razie porozmawiajmy po prostu z kluczowymi menedżerami, którzy pamiętają tamte czasy, zobaczmy, co ich zdaniem nie zadziałało. I rzeczywiście, tak jak tutaj podobno wczoraj nie było na temat zarządzania projektu,
punktami rozmowy o harmonogramach, tylko była rozmowa o ludziach i o kulturze. Tak samo tam okazało się, że menedżerowie mówili głównie o braku spójności zarządu w działaniu, o braku spójności zarządu w postawach, o braku wystarczającej komunikacji, o braku poczucia bezpieczeństwa. I tak naprawdę zarząd zebrał bardzo trudny feedback. Na tym kick-offie udało się nam ten feedback w uporządkowany sposób przedstawić i menedżerowie, którzy byli przed jeszcze przedstawieniem przez zarząd tych ram transformacji, menedżerowie, którzy siedzieli na sali, zobaczyli, że to nie są żarty, że zarząd nie mówi tylko po to, żeby ich ugłaskać, po prostu będziemy was słuchać, ale rzeczywiście dopuszcza taki feedback i również była dyskusja na sali na temat tego, co my w ogóle o tym feedbacku myślimy, jakie jako organizacja chcemy wyciągnąć wnioski. Na taką tysięczną organizację to było około 50 kluczowych menedżerów. W związku z tym można powiedzieć, że to wytworzyło, to nie załatwiło całej sprawy, to był warunek niewystarczający, ale konieczny, żeby odblokować komunikację, żeby na przykład pokazać właśnie przez przykład od góry, że będziemy rzeczywiście rozmawiać otwarcie o tym, co nam nie poszło, nie po to, żeby się biczować, ale po to, żeby wyciągnąć pewne wnioski. No i druga sprawa, która tutaj mi się nasuwa, to jest ewidentnie przykład z góry. To znaczy, chociażby, jeżeli mówimy, że spotkania kaskadowe się mają odbywać, to najpierw spotkania kaskadowe zaczyna zarząd ze swoimi dyrektorami. Jeżeli członkowie zarządu na te spotkania przychodzą przygotowani, mają tam ciekawe rzeczy do powiedzenia, a jednocześnie potem weryfikują, tu podaję technikalia, no ale niestety tak to trzeba czasami robić, weryfikują, czy te spotkania niżej się odbywają, to się nagle powoli zaczyna dziać, można powiedzieć, od kilku tygodni do kilku miesięcy trwa, zanim się taki zwyczaj w organizacji nie pojawi. Natomiast jeśli się okazuje, że na przykład członek zarządu na takie spotkanie nie przychodzi, tylko wysyła jakiegoś swojego zastępcę, żeby się za niego wypowiedział, albo jest nieprzygotowany, no to wtedy po prostu daje to zły sygnał, więc walk the talk, rób to, co wymagasz, to, czego wymagasz od innych. Bardzo dziękuję. Zgodzę się tutaj, że w każdej organizacji chyba największy problem jest z przekazywaniem tej wiedzy w dół, tak, do tych osób, które operacyjnie zajmują się pewnymi działaniami, bo najprościej jest oczywiście wysłać newslettera, czy stworzyć jakąś regulację, czy zrobić jakiś wielki event gdzieś tam online. Natomiast właśnie jeśli chodzi o takie spotkania, komunikowanie, dyskutowanie o pewnych tematach na tych poziomach niższych, no to pewno w każdej organizacji jest z tym gorzej. Na pewno oczywiście jest to wynikiem braku czasu, że tak bardzo się koncentrujemy na realizacji naszych celów, że na takie dyskusje często po prostu nie ma czasu, więc tutaj wydaje mi się, że na tym powinniśmy się koncentrować, żeby właśnie te osoby od strony operacyjnej też więcej tej wiedzy miały i też mogły aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że to jest cała kultura organizacyjna, która jest tworzona przez menadżerów, którzy z jednej strony budują kulturę dialogu. Jak wiemy, no, sporo organizacji ma problem z tym feedbackiem, nie? I to nie chodzi tylko o ten feedback, który dajemy z góry dół, bo to raczej mamy już opanowane, ale chodzi też o to, żeby ten feedback pozyskać z dołu do góry. To jest na pewno przyzwalanie na popełnianie błędów. Oczywiście nie ciągle tych samych, no ale uczenie się, tak, taka odwaga do tego, żeby rozmawiać o tym, że właśnie coś działa, coś nie działa. To, co wspominałaś o tych sygnalizatorach, którzy mówią, nie tędy droga, zmieńmy coś. I takie przyjęcie tego i faktycznie pochylenie się nad tematem i porozmawianie. Myślę, że to jest duże wyzwanie dla każdej z organizacji, bo osoba, która zadała to pytanie, to mówi faktycznie o takiej otwartości, o dialogu, o takiej swobodzie wypowiadania się, chyba może też nawet za tym można pomyśleć, gdzie kolejne pytanie takie, czy jestem wysłuchany, czy jestem zauważony, no myślę, że to jest bardziej skomplikowany temat. Cała kultura jakby to sprzyja, być może wartości, wdrożenie wartości, opisanie tego, przełożenie tego na jakieś zachowania, które promujemy, to może też sprzyjać tworzeniu tej nowej kultury organizacyjnej, takiej kultury ku dialogowi, ku otwartości. Bardzo dziękuję. Ja dam szansę, bo teraz jeszcze poproszę Państwa, bo trochę jeszcze musimy rozwinąć ten temat, bo jest jeszcze jedno pytanie. Ono jest też, myślę, z tym związane, ale nie tylko. To ja może najpierw pytanie odczytam i będziemy kontynuować rozmowę. Jak zachęcać pracowników w hierarchicznej organizacji do wyrażania swojej opinii, proponowania usprawnień, do konfrontacji z szefem i innymi pracownikami? No to rzeczywiście się świetnie składa, bo właśnie miałam to powiedzieć. Powtórzyć, właśnie walk like you talk, to znaczy
No, przykład, jest takie przysłowie łacińskie, nie pamiętam po łacinie, po polsku. Przykład nie jest najważniejszą rzeczą w kreowaniu zachowań ludzkich, prawda? Jest jedyną rzeczą. Jest jedyną rzeczą. Więc na pewno przykład kadry menedżerskiej i ta kadra menedżerska zwyczajnie cię wysłuchuje i nawet jeżeli nie bierze pod uwagę tego, co mówisz, to mówi dlaczego, prawda? W jaki sposób kreować. No naprawdę nie wystarczy rzucić na ścianę misję, wizję i wartości, bo już w wielu firmach to widziałam, a potem widziałam zachowania ludzi, które stały w sprzeczności z tym, co było na ścianie, wypisane pięknymi zgłoskami. Więc na pewno myślę, że tak jak ryba psuje się od głowy, tak też nie psuje się od głowy. Tu jest bardzo duża rola kadry menedżerskiej, która po prostu swoim przykładem kreuje i pokazuje wartości, jak te wartości mają się urzeczywistniać. To jest najważniejsze moim zdaniem. To kontynuując, powiedziałbym, że menedżerowie często mają w tej konsekwencji ciągłości zachowań, których sami by oczekiwali, mają trochę problem z czasem, bo często powiedzmy, że jeżeli ktoś intencjonalnie nie robi tego, czego oczekuje od innych, bo po prostu czuje się ponad tym, no to trudno, takiemu człowiekowi jest trudniej pomóc, ale często menedżerowie na przykład mają decyzje, które nie są czarno-białe. Decyzję o zwolnieniu kogoś, o przesunięciu kogoś na inne stanowisko, o odsunięciu od projektu, o przyznaniu jakichś przywilejów, o ustaleniu priorytetów jakiegoś projektu. I często te decyzje naruszają potencjalnie właśnie jakieś wartości organizacji. I tu jest bardzo ważna rola, żeby się zastanawiać, jak to, co zrobimy i jak to zakomunikujemy, będzie wyglądało w świetle wartości. Przypominam sobie, kiedy jeden z trenerów polskiej reprezentacji piłki nożnej został zwolniony przez ówczesnego prezesa PZPN-u podczas konferencji prasowej. Więc myślę, że nie wiedział o tym wcześniej. W związku z tym to jest dla mnie przykład takiego zachowania, którego należałoby raczej unikać. Ale myślę, że tutaj zarządzający potrzebuje głosu z boku, który mu na spokojnie powie: dobra, stary, ty jesteś teraz w pędzie, ale ja ci chętnie jak lustro pokażę, co będzie, jak ty zrobisz tak, jak chcesz zrobić i co będzie, jeżeli to tak przeprowadzisz, jak chcesz to przeprowadzić. I wtedy zarządzający, ja bym powiedział, że zarządzający powinni się otaczać też takimi osobami, które pomogą im uniknąć pewnych błędów. A druga sprawa, przypominam sobie sytuację z jednej ze spółek Skarbu Państwa, w której była pewna grupa pracowników, która miała kontakt z klientami, bo to jest firma, która świadczy usługi dla klientów i to była bardzo zaniedbana grupa pracowników, ale ona wiedziała wszystko tak naprawdę o tym, co ta firma robi, jak to robi, jak jest odbierana. No i generalnie to była taka grupa, która zanim się coś pojawiło na niebieskim pasku w TVN-ie, to mogła dać sygnał, że to się pojawi. I pamiętam, że prezes powiedział: dobra, to ja chcę pojeździć po Polsce, żeby z tymi ludźmi porozmawiać, na co dyrektorzy regionalni powiedzieli: ale panie prezesie, nigdy w życiu, bo oni po pierwsze pana nie wysłuchają, po drugie pana wygwiżdżą, a po trzecie będzie to wielka po prostu chryja. Wbrew temu wszystkiemu prezes się uparł, zrobiliśmy takie spotkania w regionach i feedback od najbardziej zagorzałych przeciwników zarządów w ogóle, bo to było tak zawsze, że zarząd, tam centrala i ci pracownicy uciemiężeni, był taki, że jakby najgorszy feedback do tego to był taki: dlaczego panie prezesie dopiero teraz ktoś z nami tak rozmawia? A prezes z kolei powiedział sobie: Boże, ja nie wiedziałem, że ci ludzie aż tyle o firmie wiedzą. Więc to też jest kwestia tego, żeby chcieć faktycznie, autentycznie z ludźmi nawiązać dialog, bo tak naprawdę, proszę Państwa, ja bym powiedział, że ludzie się zachowują dokładnie tak, jak są traktowani. To znaczy, jak ktoś jest trzymany w szafie takiej, powiedzmy, blaszanej i jest ta szafa okładana pałkami, tak podobno wyglądało przygotowania głównego aktora do filmu W imię Ojca, to się zachowuje jak człowiek, który jest w szafie zamknięty, okładanej pałkami, po prostu jest zahukany, przestraszony, nie myśli racjonalnie i nie zachowuje się racjonalnie. Jeśli ludzi traktujemy bez uważności i bez przyznania ważności temu, co mają do powiedzenia, wręcz w drugą stronę, nawet wyśmiewając to, jak oni funkcjonują, to po prostu oni się będą tak zachowywać. Jeśli natomiast damy im przestrzeń do tego, żeby mogli w ogóle się podzielić swoim feedbackiem, to wtedy dopiero zobaczymy, jaką mamy wartość w organizacji. Bardzo dziękuję. Czyli ja zgodzę się, że przede wszystkim przykład zawsze idzie z góry i to jest niestety tak przede wszystkim z zarządu i potem od tej kluczowej kadry menedżerskiej. Jeżeli tam nie ma atmosfery takiej współpracy, szacunku, prawda, odpowiedniego traktowania pracownika,
no to potem trudniej to egzekwować na tych niższych szczeblach organizacji. Oczywiście są zawsze różne jakieś takie inicjatywy, które jak gdyby mają na celu dotarcie do tych pracowników niżej, jak na przykład czaty z pracownikami, czy też spotkania. Ja nawet pamiętam, kiedyś właśnie mieliśmy taką inicjatywę, że jeździliśmy po oddziałach, to był jeden dzień w roku, kiedy kluczowa kadra menedżerska wyjeżdżała do oddziałów i rozmawiała z pracownikami, tak? I oczywiście tutaj nie było żadnego stosunku podległości, tylko po prostu były to osoby, które w ogóle nie miały wpływu, czy też na awanse, czy na jakąś promocję, czy w ogóle na cokolwiek w tych oddziałach. No i potem oczywiście zbieraliśmy jakieś tutaj wnioski z tego, no więc to też jest jakiś sposób, tak, dotarcia do tych pracowników, do ich głosu, wysłuchania, co mają do powiedzenia. Natomiast no, priorytetem wydaje mi się jednak jest właśnie ten taki wizerunek, który jest kształtowany na samej górze organizacji. Bardzo dziękuję. Też myślę, że przykład idzie od góry. Ja bym powiedziała przykład i sprawdzam. Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że zarząd raz na jakiś czas wyjeżdża i spotyka się z pracownikami, są to jakieś roadshowy, czy spotkanie raz w roku, to ono jest okupione takim stresem z pracowników, że nie wiem, czy nam się wiele czegoś dowiedzą. Więc to musi być jakiś system pozyskiwania tych informacji, który jest wdrożony w organizacjach. I to mogą być czaty, to mogą być jakieś skrzynki pomysłów, to mogą być spotkania, które dany członek zarządu czy kadra zarządzająca robi ze swoimi pracownikami regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. Już nie mówię raz na tydzień, bo to pewnie się nie da. Każdy jest obciążony pracą, ale nawet słuchajcie, wprowadzanie takiej kultury rozmów, rozmów indywidualnych, rozmów zespołowych, jakiegoś standardu, gdzie mówimy, porozmawiaj o rozwoju, o tym, czego ten czym się ten pracownik interesuje, gdzie on chciałby być, z czym on sobie daje radę, z czym nie. To jest proces, no to się nie zadzieje, słuchajcie, w jeden dzień, ani w jeden miesiąc, tylko czasami po prostu trzeba roku, dwóch, trzech, ale systematycznej pracy, tak? Nie jednorazowych wydarzeń, bo te jednorazowe wydarzenia nie pootwierają tych ludzi. I mówię, przykład, ale sprawdzam. Czy 360, czy badania opinii pracowniczej i później praca z tymi menadżerami, z raportami no to, i przyzwyczajenie ludzi, że nie ma nic strasznego w tym, że ten raport jest być może w tym roku nie taki, spotkaj się z zespołem, porozmawiaj, jak możesz się zmienić, co możesz zmienić, co chcesz zmienić i wtedy taka praca u podstaw z roku na rok, oswajanie, że te badania, narzędzia nie są niczym złym, tylko one ci służą i twojemu zespołowi, to ma szansę wtedy się zadziać. Czyli ta rozmowa i dialog to jest tutaj w przypadku zmiany najważniejsze. Jest jeszcze jedno pytanie, które jeszcze pozwoli ten wątek, myślę, rozwinąć, więc ja je zadam tak na koniec. Myślę, że tym zamkniemy tą naszą dyskusję. Jak zniwelować niechęć ludzi do wdrożenia zmiany często koniecznej? Ja powiem jedno słowo, rozmawiać. Rozmawiać, tłumaczyć, pokazywać tą dalszą perspektywę, pokazywać, czemu ta zmiana jest konieczna, może odwoływać się do trendów. Jak nie zrozumieją, to nie wdrożą. Tak, ja też w pełni się zgadzam, że często są wprowadzane różnego rodzaju zmiany, ale w ogóle one są wprowadzane odgórnie, często przy udziale jakichś firm zewnętrznych, bo wiadomo, dużo firm korzysta jednak z konsultingu. I one kompletnie nie są dyskutowane z osobami właśnie na różnych poziomach, więc wydaje mi się, że to jest duży błąd, że nawet jeżeli coś wdrażamy, nawet jeżeli to jest innowacyjne, jakieś nowe trendy i tak dalej, to wydaje mi się, że powinniśmy po prostu rozmawiać wewnątrz organizacji, to przedyskutować, żeby była taka świadomość na przykład wewnątrz organizacji, że to zostało wewnętrznie wypracowane. Na przykład my budując nasze strategie, zarówno strategię dla banku, jak i strategię ESG, robiliśmy to wewnętrznie w tym roku. Właśnie dlatego, żeby jak gdyby zaangażować wszystkie obszary, żeby każdy się włączył i żeby każdy miał poczucie, że to jest nasza strategia, a nie strategia gdzieś tam z zewnątrz narzucona. Ja bym jeszcze powiedziała, bo chodzi o taką zmianę, która nie jest popularna wśród tych, którzy... Myślę, że możemy tak. Chodzi o zmianę konieczną, więc konieczną. Ona pewnie nie będzie popularna. No właśnie.
Więc jeżeli jest konieczna, a wiąże się z jakimś brakiem korzyści, albo też już dalej idąc niedogodnościami dla tych, którzy w tej zmianie będą uczestniczyć i będą ulegać, no to myślę, że tutaj nie należy udawać, że, po pierwsze, na pewno nie należy udawać, że tych niekorzyści nie ma, znaczy tych braku korzyści nie ma. Szczerość na pewno tutaj jest, tutaj procentuje, to po pierwsze. A po drugie, pokazać tę zmianę jako niedyskutowalną, natomiast pokazać, że można dyskutować sposób wprowadzenia jej. I tutaj dać pewną wolność i takie możliwość angażowania się ludzi w to, jak ta zmiana, która de facto nie będzie im na rękę, ale chociażby w najlepszy dla nich sposób zostanie wdrożona. Gdybym miała powiedzieć, co najlepiej, jak najlepiej wprowadzać zmiany, to bym powiedziała, że większość czasu poświęcić na przygotowanie, przygotowanie i wdrożenia, potem wdrożenie już pójdzie lepiej. Przypominałem sobie taki cytat z Antoine de Saint-Exupéry, tego od małego księcia, który podobno napisał, że jeśli chcesz zbudować statek, to nie każ ludziom iść do lasu ścinać drewna i strugać belki, tylko wzbudź w nich najpierw tęsknotę za wielkim, szerokim oceanem. To jest oczywiście taka romantyczna wizja, ale w naszych realiach to oznacza, że ludzie potrzebujemy wprowadzić pewną symetrię informacji. Z reguły w organizacji jest taka asymetria, że po pierwsze, o strategicznych tematach związanych z przyszłością firmy zarządzający wiedzą wcześniej i dużo więcej niż pracownicy, ale po drugie, pracownicy znają dużo lepiej realia, w których te przyszłościowe rozwiązania będą wdrażane. W związku z tym potrafią powiedzieć, co jest wykonalne, a co nie jest wykonalne. Natomiast jest też asymetria w chęci oczywiście wdrażania tego, bo zarządzający żyje przyszłością, a pracownicy żyją teraźniejszością. I tę asymetrię trzeba zmniejszać. Ja bym powiedział właśnie założyć okulary Atkarowe, to znaczy doprowadzić do tego, że ludzie najpierw zrozumieją, po co ta zmiana w ogóle jest. I myślę sobie, że wielu zarządzających od razu przystępuje do dzieła, to znaczy mówi ludziom, co mają robić, podczas gdy tak naprawdę rzeczywiście osoby myślące, wydaje mi się, że chcemy jak najwięcej takich mieć w organizacjach, potrzebują najpierw zrozumieć, dlaczego w ogóle mają robić coś inaczej. Zobaczcie Państwo, takie pierwsze pytanie, które sobie zadajemy, jeśli coś nowego nas spotyka, to jest, po co ja to mam robić, dlaczego mam dodatkowy wysiłek wykonać. I często ludzie, jeśli zrozumieją przyczyny, to sami chętnie się włączą w te nowe rzeczy, nawet jeśli one wymagają pewnych niedogodności. I tu na pewno takim dodatkowym pytaniem jest bardzo pomocnym, czy znalezieniem odpowiedzi na pytanie, a co się stanie, jak my tych zmian nie wdrożymy, bo może, co bardzo często jest, pracownicy, nie rozumiejąc zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania firmy, nie rozumieją, że na przykład firma nie będzie miała racji bytu za jakiś czas. Pamiętam jednego prezesa, który mówił, my się potrzebujemy nauczyć wdrażać zmiany, bo zbudowaliśmy tą firmę, wiem, bo sam jestem od początku, od założenia i jestem ciągle współwłaścicielem, ale model biznesowy, który wypracowaliśmy, który ja też z pieczołowitością tworzyłem, po 20 latach się wyczerpuje. Jeśli w ciągu 3 lat nie dokonamy radykalnej zmiany, to nas po prostu nie będzie. I to mówi prezes, właściciel i założyciel jednej ze spółek notowanych notabene na tym parkiecie, w którego budynku się tu znajdujemy, nad nami. I to jest człowiek sukcesu ewidentnie, ale jednocześnie bym powiedział bardzo fajny, skromny lider, no ale skromny, ale skuteczny i niefałszywie skromny. I jeżeli on takie rzeczy mówi, on potem za tym oczywiście tłumaczy, co to oznacza, bo on nie chce ludzi przestraszyć, tylko chce wprowadzić właśnie tą symetrię większą rozumienia rzeczywistości, to ludzie mówią, ok, robiliśmy do tej pory takie rzeczy, takie mieliśmy produkty, takie mieliśmy procesy, a teraz potrzebujemy to zmienić i my się potrzebujemy tego i tego nauczyć. I teraz wchodzi drugi czynnik, bo druga rzecz istotna oczywiście to jest, co dla mnie to oznacza. I teraz często się spłyca ten temat do korzyści, a rzeczywiście czasem zmiana wcale nie przynosi ewidentnych korzyści, tylko na przykład przynosi krótkookresowe straty, to znaczy trzeba więcej wysiłku poświęcić, więcej czasu, nauczyć się nowych rzeczy bez gwarancji, że to się zakończy pozytywnym dla mnie rezultatem, a może sobie nie poradzę, albo na przykład trzeba się po prostu przebranżowić wewnątrz firmy, bo firma mniej potrzebuje ludzi w tej dziedzinie, a więcej potrzebuje gdzie indziej. I teraz to dlatego ludzie potrzebują rozumieć, jakie będą mieli z tego korzyści, ale też jaki wpływ zmiana na nich ma i jaki będą musieli wykonać wysiłek, żeby się mogli w tę zmianę wpisać. I to jest wtedy ich decyzja, czy chcą, czy nie chcą. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli będziemy starali się tą symetrię wprowadzić, czyli doprowadzać do tego, że ludzie rozumieją wszystkie konsekwencje i działania, i zaniechania w przypadku zmiany oraz rozumieją, co to znaczy dla nich, to wtedy są bardziej skłonni podjąć dla siebie krótkookresowo niedogodne decyzje i dzięki temu te zmiany, które są niepopularne, one przestają być niepopularne, one są po prostu niewygodne,
ale je robimy. Ja myślę, że wiele osób spośród Państwa i tu na sali, i tych, które tam są z nami zdalnie, przypomina sobie takie sytuacje, kiedy wprowadzaliśmy jakąś zmianę. Było ciężko, zacisnęliśmy zęby i potem, bo wiedzieliśmy, że po jakimś czasie będzie dobrze. Tu mi się przypomina remont mieszkania, w którym się mieszka. Oczywiście człowiek wie, że jak już to wszystko skończy, to będzie super, ale jak ubranie pachnie płytą gipsowo-kartonową, to nie jest fajnie przez jakiś moment. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź i za te odpowiedzi. Zbliżamy się do końca tej części naszego spotkania. Bardzo dziękuję za udział w nim. Pani Małgorzata Jarmoc-Hecht, dziękuję bardzo. Pani Wioletta Reimer, pani Zuzanna Piasecka i Krzysztof Ogonowski.